Kurde, tak trzeba było iść do tego fryzjera tam opitolić tą łepetynę, bo kurczę, opitolić z łysego na łysego za kulaka, bo ja pierdolę, co to jest za masakra w ogóle, nie? Siemano, znowu ja, wasz wesoły, ulany cycu, hashtag 77, aka setkowy cycek. I dzisiaj poruszymy sobie pewien temat, moi drodzy, pewien temat, który przylazł mi do głowy, jak sobie siedziałem na klopie i robiłem sobie dwójkę. No tak, bo podczas robienia dwójki najlepsze tematy przychodzą. Sobie zapamiętajcie, że najlepsze tematy są, jak się robi dwójkę, nie? One do głowy po prostu się wchodzą. Drodzy, Xbox moim zdaniem nie potrafi. Xbox nie potrafi oznaczać swoich pudełek. I to jest moim zdaniem tragiczne. No powiem ci, Swedek, że nawet dobry ten Tiger, tylko chyba jakieś tam też piłeś. W każdym razie, moi drodzy, wracając. Xbox nie potrafi oceniać swoich pudełek. Doszedłem do takiego wniosku. Takie coś mi się uwaliło w dynce. Zaraz wam powiem dlaczego. Słuchajcie, moi drodzy. Mam trzy pudełka Xboxowe. I przykładowo mam pudełko takie. To jest pudełko z gry, z grą Halo Wars 2. Z oznaczeniem Xbox One. Okej, w porządku. Fajniutko. Super. Jeszcze można zrozumieć, że kuźwa, no, ósma generacja, no to tego oznaczenia tak za bardzo nie było, nie? No ale na przykład, słuchajcie, mamy przykładowo kolejne pudełka. Mamy pudełka nowcze już. Przykładowo mamy Alan Wake'a Remaster. I co można zobaczyć względem tego pudełka? Mianowicie, moi drodzy, można zobaczyć to, że tutaj jest napis Xbox One, a tu jest tylko napis Xbox. Już można dostać sraki po prostu z tego wszystkiego. Mało tego, mamy trzeci rodzaj pudełek, przykładowo z Mass Effect Legendary Edition. Również tu mamy napis Xboxa, ale mamy jeszcze takie oznaczenie. To znaczy Series X-a, że gra jest optymalizowana pod Series X-a. A ta już nie jest. Czyli ta jest, a ta już nie jest. Ta ma takie oznaczenie. Ta ma takie oznaczenie. I kuriozum, moi drodzy, tego wszystkiego było takie, że przykładowo, jak wydawali WRC 9, to wydali WRC 9 na dwóch różnych pudełkach. Co w ogóle? To jest w ogóle dramat. Się spada głód. Się trzyma folii gry, by się nie brudziły. WRC 9, moi drodzy. Jak widzicie, WRC 9 też posiada te magiczne oznaczenie Series X-a. A pamiętam, że wydali też tą wersję w zwykłym pudełku, takim Xboxowym, bez oznaczenia Series X-a, już była sraka. Moi drodzy, moim zdaniem Xbox powinien troszeczkę te pudełka ogarnąć. Jakoś po ludzku, bo za dużo tych wersji, tych pudełek wychodzi. Dla przykładu, słuchajcie, moi drodzy, mamy dwa pudełka PS-a z Sony. Mamy pudełko PS5, proszę bardzo, i mamy pudełko PS4. I te pudełka się różnią. No oczywiście tym, na PS5 jest pasek biały, a na PS4 jest pasek niebieski. No i moi drodzy, tu przynajmniej pisze PS5 Upgrade Available. Następna aktualizacja na PS5. Kurde, nie można by było zrobić jednego rodzaju tych pudełek, zupełnie jednego rodzaju pudełek, i też tutaj dopisać albo z tyłu ten znaczek, który jest na górze, przykładowo ten znaczek. Nie można tego znaczka wsadzić, kuźwa, gdzieś na przykład z tyłu, ujednolicić te pudełka, tylko zamiast tego klepać, kurwa, trzy rodzaje pudełek. Na starych był Xbox One, na nowych jest Xbox, na niektórych jest upgrade do Seriesa, na innej upgrade do Seriesa nie ma. No kurde, ja się pytam, po co? No po co? Na cholerę takie robić jakieś, wiecie, niepotrzebne, kuźwa, problemy, tak? No z tym WRC, no nie odwalili normalnie kapencję totalną. Znam osoby, które sobie zakupiły pudełko WRC 9,
bez oznaczenia Series X i dostały, wiecie co dostały? Dostały wersję WRC 9 z Xboxa One'a bez upgrade'u do Series X'a. I żeby dostać upgrade do Series X'a, to albo sobie go trzeba było wykupić, albo trzeba było kupić, moi drodzy, osobno, specjalne pudełko właśnie z oznaczeniem tym u góry czarnym Series X. No moim zdaniem jest to kaleczne. Nie podoba mi się to w ogóle kompletnie. No mogliby to kuźwa jakoś zmienić, mogliby to zrobić naprawdę normalnie. No przynajmniej na tych pudełkach Sony jest, są jakieś typowo upgrade'y, pisze, no nie idzie tego popierdzielić w żadnym stopniu. Natomiast na Xboxa wam powiem, no dla kogoś, kto jest totalnym nieogarem i tego nie ogarnia, no to kuźwa będzie miał spory problem, no bo kupi sobie tytuł bez upgrade'u na 9 generację, a dostanie tytuł z 8 generacji. No słabo. No Microsoft mógłby troszkę te pudełka pozmieniać, jakoś je ujednolicić, zrobić po prostu jeden schemat bez robienia tych pierdoletów. Aczkolwiek właśnie mi się przypomniało teraz, że wydali również nowe rodzaje pudełek. Niestety żadnego owego nie posiadam. Powiem wam, że nie wiem, jak wygląda sytuacja na tych nowych pudełkach. Być może jak sobie zakupię grę na Xboxa z nowym pudełkiem, to może tam to jest jakoś lepiej oznaczone, nie wiem, ale te poprzednie generalnie pudełka, które Xbox wydawał, no moim zdaniem burdel total. Mogli to troszkę lepiej wymyśleć i zrobić, no ale kurczę, jest jak jest. Także dla nieogarów kaplica, dla ogarów spoko, no i tyle. I tak mnie kuźwa naszło na taką pogadankę odnośnie pudełek Xboxowych. Xbox po prostu nie potrafi nazywać i oznaczać pudełek ze swoich gier. Pomijając, że zawartość tych gier bardzo często jest ustawa, aczkolwiek Day Night 2, jak widzieliście w materiale, można odpalać w trybie offline konsoli, także nie jest tak źle, jak Swedek opowiadał. Jeszcze niektórzy twórcy myślą mózgownicą i dają możliwość grania offline. Moi drodzy, to chyba tyle z mojego epicko-shitowego pitolenia odnośnie pudełek Xboxowych. Zdecydowanie to oznaczenie dla konsol Sony jest moim zdaniem dużo lepsze, dużo ciekawsze, dużo prostsze. Aczkolwiek przyjrzę się również tym nowym pudełkom, jak nabędę jakiś tytuł, bo nie wiem, kurczę, nie mam żadnego na stanie. Może tam to rozwiązali jakoś lepiej, może to jest jakoś czytelniej. Bo jeżeli chodzi o starsze pudełka, starsze tytuły, to jest Kiła, Giła i Mogiła. Kumpu Złoty, koleżanku Złota, zostaw subskrybucję kanału, łapę w górę, łapę w dół. Komentarzyk, jeżeli chcesz znać więcej takiego pitolenia o shicie, shitowych materiałów na moim kanale, no to napisz ten komentarzyk, nie? Napisz ten komentarzyk. A słuchasz tak 77 AK Ulaniec. Ktoś postara się nagrać i coś dla was wrócić. Nie, drodzy, no tyle. Dzięki za oglądanie. Tak mi przyszło do myślenia odnośnie tych pudełek. Nie wiem, może się wypowiedzie. A, jeszcze jest oczywiście różnica w tych pudełkach. Warto wspomnieć na sam koniec. Xbox też był troszkę inny i chciał być inny. No i wiecie, no w przypadku pudełek Xboxowych płyta jest z lewej strony. Płyta jest, moi drodzy, z lewej strony. Jednym się to podoba, drugim się nie podoba. Znam osoby, które gardzą tym, znam osoby, którym się to podoba. Natomiast w przypadku chociażby to PS4 czy PS5, moi drodzy, płyta już jest z lewej strony. I też co mi się podoba w pudełkach PS4, 5. Na 5 to raczej tego już nie będzie, na 4. Tu się, moi drodzy. Taki fajny podwójny case. Nie wiem, czy to widzę na kamerze. Chyba to będzie na kamerze. Podwójny fajny case. Zajebista sprawa. A na Xboxa? Na Xboxa mam wsadzone po prostu dwie płyty, jedna pod drugą. No kurde, no nie można było tu montować też takiego fajnego pudełka na dwie płyty osobno. No nie wiem, ten cały Xbox to naprawdę czasem rozpierdala ludzi. Zrobić takie czasy. Trzymajcie się.